wykonana przez moją mamę, Marię Pińską-Bereś, w 1978 roku na plenerze pytań i odpowiedzi w Warcinie. To były plenery, słynne plenery pod szyldem Miastko, organizowane głównie przez, teoretycznie przez Andrzeja Kostołowskiego. So this work is a replica of an installation that was realized in 1979 by my mom, Maria Pińska-Bereś. It was part of open air that took place in Warcino, that was called Miastko, and these were open airs curated by Andrzej Kostołowski. Był to czas, kiedy pytania o zmiany w sztuce, o trendy w sztuce, o temperaturę w sztuce były bardzo newralgiczne i wszystkich bardzo interesowały. Także ta realizacja, jak właśnie tu na tablicy za chwilę się okaże, punkt obserwacyjny zmian w sztuce był bardzo pożądany. So there were the times when discussion about the trends of art, developments of art, directions where art goes were very significant. So Maria Pińska-Bereś' work was a proper contribution to the discussion of the subject. And that was called Observation Point of Changes in Art. So it's very appropriate title. Jej dorobku twórczym było kilkanaście realizacji bezinteresownych, jak nazywała tego typu pracę. She did several works of the cycle which she called disinterested works. I te realizacje jakby miały już w swojej naturze możliwość powtarzania, przenoszenia w różne miejsca, gdzie są potrzebne albo albo jakby mają spowodować dyskusję czy coś w tym rodzaju. By the very nature of her works, it was possible to move them to other locations as if to contribute to the discussion on these important issues. So you could do it elsewhere as well. Następnym miejscem, gdzie ta realizacja była wykonana po raz drugi, to były spotkania krakowskie, międzynarodowe, pierwsze międzynarodowe spotkania krakowskie w 1981 roku w listopadzie. So the second edition of this work took place in Krakow 2 years later in 1981. It was part of international Krakow meetings. Odbywało się to w bunkrze sztuki, czyli to przy plantach. So they were taking place in Bunkier Sztuki, the contemporary art venue. Dlaczego? That is in the very center of Krakow, close to the green area. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Warcinie był plener odbywał się też w sytuacji właśnie parkowej, jakby był budynek i był park z pięknymi, wielkimi drzewami. Bunkier Sztuki tak samo jest, jakby wejście jest na planty, gdzie są wielkie, piękne drzewa. I'm mentioning it because the first edition took place in a similar location, meaning in nature with beautiful trees and woods. And the second realization of this work was in Krakow, so in the center of town. But if you leave the gallery, you are confronted by the green belt of trees. No i ta sytuacja właśnie tego miejsca, gdzie się zjeżdżają ludzie z całego świata, gdzie powodem jest sztuka, gdzie się tworzy temperatura, wokół rosną piękne drzewa. W zeszłym roku, kiedy tu byłam i realizowaliśmy w sumie wystawę ojca, tak mi przyszła właśnie na myśl ta praca, która tak drzemała gdzieś tam właśnie w pracowni. I pomyślałam sobie, że to się narodziło jakby takie następne miejsce, gdzie się ją powinno postawić. So considering the location of this place as well as the character, the nature around it, I thought it would be, because I was here last year and I was curating an exhibition of my father's work, Jerzy Bereś, and then I thought maybe that's the most appropriate place to repeat this work, considering the
very location and the nature of the festival, like discussion on the issues related to art.